Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Dlaczego postępowi socjaliści wypowiedzieli wojnę historii? No, socjaliści, postępowi socjaliści, czyli wrogowie konserwatyzmu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, wyczyszczenie pamięci amerykańskich zasad moralnych wydrukuje kompletnie drogę do socjalizmu. No, takie jest założenie, tak? Socjaliści chcą, już Orwell napisał właśnie w książce 1984, że książki wszystkie będą przepisane, obrazy przemalowane, posągi zniszczone, budynki zmienią nazwy. No i właśnie teraz pomniki już widzieliśmy, książki są spalane, książki są przepisywane. No i teraz nadchodzi sprawa zmian nazw budynków. Woodrow Wilson, no to Polacy, no, większość Polaków jest zaznajomiona z tym. Woodrow Wilson pchał to, żeby Polska była Polską. To jest prezydent amerykański, który po I wojnie światowej, no, doprowadził do tego, że powstała Polska po 123 latach zaborów. W Warszawie jest plac Wilsona. Również pomnik Wilsona gdzieś tam na Grochowie. Także to jest prezydent zasłużony dla Polski. No, Polska powinna być wdzięczna. No, w Ameryce też doceniali go. Princeton University, no to jest na wschodnim wybrzeżu. No i oni zdecydowali się, że usuną imię i nazwisko Woodrow Wilson ze szkoły, z tej jednej ze szkół, sprawy międzynarodowe i publiczne. No było to nazwane jego imieniem. No i już nie będzie. To jest wielkie, wielkie zwycięstwo dla tych tak zwanych postępowych socjalistów. No i pokazuje to, co się będzie działo daleko poza uniwersytetem i poza tym małym miejscem. No, przesuwa to się na cały kraj. No i to jest trudno się dziwić, tak? W dzisiejszych czasach, w całym tym środowisku spolaryzowanym, wszyscy się poddają, wszyscy padają na kolana przed tymi radykalnymi komunistami. Ale co jest zadziwiające, to jest to, że szkoła właśnie padła na kolana akurat teraz, kiedy powstrzymywała się przez lata. Pięć lat temu była taka akcja komunistów, żeby przepisać amerykańską historię. Studenci w Princeton zrobili kampanię, żeby usunąć właśnie jego imię. No, tylko dlatego, że powiedzieli, że miał jakieś tam rasistowskie spojrzenie, no i że nie za bardzo chciał przyjmować czarnych studentów. No, w tym czasie, no, to nikt nie chciał przyjmować czarnych studentów. Tak samo jak nie chciał przyjmować Polaków, czy Żydów, czy innych Włochów, no, katolików. To były ciężkie czasy. To były ciężkie czasy na całym świecie. No ale teraz najważniejsze to jest tylko czarny kolor skóry, tak? Że katolików ścigali, Żydów ścigali, Polaków ścigali, no to nikt o tym nie mówi. I w 5 lat temu właśnie zarząd szkoły uformował taki komitet, no i że zajmie się z tym zagadnieniem. No i po roku właśnie zarząd napisał taki raport, jak oni się
odniosą właśnie do tego imienia Woodrow Wilson. No i tam w 2016 roku napisali, że cała ta szkoła spraw międzynarodowych i publicznych i cały ten Woodrow Wilson College, no to pozostanie przy tym imieniu. No i tylko, że uniwersytet będzie chciał być taki uczciwy i szczery, no i będzie chciał wytłumaczyć, czy tam opisać historię. No i że trzeba będzie tam trzymać jakąś przejrzystość. No i wiadomo, i rozpoznać to, że Wilson miał pewne słabości, miał pewne wady, miał pewne niedociągnięcia, no ale miał jakąś taką wizję społeczną, miał wizję dla Ameryki, która spowodowała kilkadziesiąt lat wcześniej to, że właśnie, że powodem jego osiągnięć było to, że nazwali właśnie szkołę w jego imieniu. No i teraz człowiek tak popatrzy na to, no i oni tłumaczą, że trzeba być uczciwym i popatrzeć na jakąś całą historię, no ale zrobić takie podejście do tego wszystkiego, żeby połączyć te moralne upadki prezydenta z jego osiągnięciami. No to przecież człowiek zrobił 80-90% dobrego, no i 10% złego, tak jak wszyscy z nas, tak? No i teraz z perspektywy kilkudziesięciu lat oceniać za te 10%, no to jest makabra, to jest makabra. No i ten całe te oświadczenie z Princeton, no to właśnie pokazuje podstawową sprawę w całej tej sytuacji. To nie chodziło o to, komunistom nie chodzi do tej pory o imię i nazwisko Woodrow Wilson. To nie było celem ataku. Celem ataku jest historia. Celem ataku jest to, żeby zniszczyć historię, żeby wyczyścić historię. No i to widać w całym kraju. Wszyscy postępowi socjaliści stosują taką taktykę Alińskiego. Saul Aliński, to właśnie była formuła taka, żeby zniszczyć jakiegoś człowieka, no to trzeba wybrać tego przeciwnika, wziąć go, przymrozić, wziąć go personalnie, ustawić, no i spolaryzować do wszystkich naokoło. No i teraz właśnie to już nie tylko to się dzieje w celu likwidowania ludzi, którzy żyją. To jest zastosowane na postacie historyczne, czy nawet pewne działy historyczne, co w Ameryce w całej przeszłości. No i to właśnie Saul Aliński tak wykańcza. Takie podejście jest dosyć efektywne. W 1852 roku Daniel Webster, no to jest człowiek od słownika, on to ustawił te wszystkie słowniki. Do tej pory są takie grube Webster słowniki w Ameryce. Miał przemówienie w Stowarzyszeniu Historycznym Nowego Jorku. No i właśnie on powiedział, jak ważne jest godność i powaga historii. Godność i powaga historii tłumaczył, mówił, że zawiera wyrecytowanie zdarzeń z jak największą dokładnością, tak? Historia nie przeprasza za to, że pokazuje fakty. No i to jest właśnie najważniejsze, że to są fakty, niezależnie od zdarzeń, co się działo naokoło. No i historia wymaga właśnie, żeby przeegzaminować zdarzenia, przypadki. No i to wszystko, nawet jeżeli człowiek się czuje nieprzyjemnie, no to fakty są faktami. No to nie można tego zmienić. Wspominał właśnie, że studiowanie to wzywa nas, inspiruje, no i służy ludziom jako powód do działania i do tego, żeby poprawiać swoje życie, żeby to po prostu było zawsze lepiej. I to jest właśnie tak zwany progres. Ale ten nacisk tych wszystkich komunistów, tych postępowych socjalistów i oni ciągle krzyczą o postępie, no ale to nie ma postępu. To jest chęć wymazania części historii, gdzie lewactwo po prostu nie lubi. Oni nie lubią tej części historii. No i to jest takie śliskie zbocze. To jest tak zwana równia pochyła, gdzie lewactwo
nawet usuwało posągi Abrahama Lincolna, pomnik Abrahama Lincolna, prezydenta, który został zabity przez konfederatę z południa w teatrze zastrzelony, Lincolna, który całą Unię, czyli północną Stany Północne Ameryki, wysłał na południowe Stany Ameryki, żeby zniszczyły. 500 tysięcy białych ludzi zginęło w walce o wyzwolenie niewolników. 500 tysięcy ludzi. No i teraz komuniści przychodzą, on też jest niedobry. On też nie jest niedobry. Także już wszyscy są niedobrzy. Po prostu wszyscy, którzy nie są komunistami, no to jest... są wrogami, tak? Trzeba wszystko usunąć. Historia w sumie, no to nie patrzy na to, kto się czuje dobrze, czy kto się nie, czuje niedobrze. No i w tym swojej przemowie Webster również powiedział, że podstawowym zadaniem historii to jest to, żeby pokazać ogólny postęp, tak? Jest jakiś punkt odniesienia i co się przesuwa w czasie, jaki jest postęp właśnie w społeczeństwie. Także historia i postęp, no to są bardzo złączone, tak? Nie ma historii bez postępu i nie ma postępu bez historii, jak to Polacy mówią, historia kołem się toczy, no i ludzie się uczą z historii, przez studiowanie historii, no i patrzenie na pomyłki, tak, to jest najważniejsze w postępie, to po prostu nie popełniać tych pomyłek. No ale ten Princeton, co oni pokazują, no pokazują, jak właśnie socjaliści postępowi, w ogóle im nie chodzi o postęp, tak? Im nie chodzi o postęp. Oni nie są w stanie rozpoznać tego, że ten uniwersytet zrobił straszny postęp. Zrobił postęp właśnie tak, jak było pokazane 5 lat temu, że powiedzieli, no, że jeżeli Wilson miał jakieś takie rasistowskie podejście, no to no, faktycznie tam część z jego niedociągnięć to było takie spojrzenie. Ale 90% no, to był normalnym człowiekiem, tak? Była prezydentowa Michelle Obama. No to ona właśnie skończyła Princeton. Ona jest absolwentką. No i bardzo często wspomina, czy cytuje to, że jej doświadczenie w Princeton, no to dało jej takie możliwości. Dało jej po prostu siłę do życia i do działania. No i to pokazuje. To też pokazuje, jaki jest postęp, tak? Także że jest postęp, że ludzie ciągle się zmieniają, no ale niszczenie pomników i pamięci, no to nie jest postęp, to nie jest postęp. No jak można celebrować, wysławiać osiągnięcia amerykańskie, jeżeli się nie pokaże, gdzie Ameryka, powiedzmy, zaczęła, tak? Zaczęła tu, no i wtedy jest ten postęp. Cały ten zmiana w Princeton, no to jest tylko część, to jest malutka część ruchu do totalnego zniszczenia. Amerykanie patrzą się jakoś ze strachem i z horrorem, no i ze zdziwieniem na to, co się dzieje, że te wszystkie posągi, te narodowe monumenty, pomniki ku pamięci z ludzi, którzy zginęli w czasie wojny, są niszczone, są usuwane, są zalewane i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy się zastanawiają, jaki jest cel tego niszczenia? No, jaki jest cel tego niszczenia? Kiedy to się skończy? No, ale to się nigdy nie skończy. Nigdy się nie skończy, kiedy normalni pozwolą, tak? Kiedy normalni pozwolą. Teraz 5% komunistów po prostu szaleje. 95% się na to spogląda. No, pół Ameryki konserwatywna, no to kompletnie nie rozumie. No i mam nadzieję, że 90% socjalistów, demokratów tego nie rozumie. No ale oni milczą. Konserwatyści milczą, ci niewariaci socjaliści, demokraci też myślą, no a 5% rozpiernicza. Inny uniwersytet to jest Yale. Yale to jest też jeden znany z college, z
uniwersytetu w Ameryce, ale Elihu Yale, no to on właśnie dał dużo pieniędzy na założenie uniwersytetu, no i to nazwa niedługo będzie zmieniona. On aktywnie partycypował w handlu niewolnikami, bardzo często kupował ich w Ameryce, no i wysyłał do angielskich kolonii na Świętą Helenę. Amerykanie dużo mają. No, takie były czasy, tak jak w Polsce było dużo arystokratów, którzy mieli chłopów pańszczyźnianych. No to tutaj się powie o najróżniejszych rodzinach, Thomas Jefferson i tak dalej, no że mieli, no to była norma. No i co robić z tymi uniwersytetami? Spalać je do podstaw? No przecież to nic nie da. Takie zmiany nazwisk i imion, czy usuwanie posągów wszystkich tych założycieli amerykańskich, czy to zmieni coś w sercu jakiegoś kogoś, kto jest przekonany o tym, że Ku Klux Klan ma rację, no nic nie zmieni, tak? Czy spalanie pewnych książek, czy usuwanie pewnych filmów z użytku, z cyrkulacji, z bibliotek i tak dalej, z internetu, zmieni nienawiść w niektórych sercach? No raczej nie. No to jest przyjemne, czy może wydaje się komunistom, socjalistom, demokratom, że to ich zadowoli na teraz, no ale oni mają cel dużo większy. Postępowi socjaliści, demokraci, no to oni są zdeterminowani nie tylko zniszczyć posągi, historyczną pamięć i tak dalej, ale dlaczego to robią? No bo nie jest ona kompatybilna, nie jest wspólna z ich celem i ideologią. Cała konstytucja, wszystkie te historie, nawet tych posągów czy muzeów, to pokazuje amerykański jakiś taką wielkość, no i coś osiągnięcie, tak? Jednak nieustannie do Ameryki chcą ludzie przyjeżdżać z każdego zakątka świata. No i to pokazuje, że to nie była taka zła mapa tych podstaw moralnych, ekonomicznych, politycznych i tak dalej. No wiadomo, że niewolnictwo, no to nie było taka wielka, wspaniała sprawa, no ale to było wszędzie, tak? W Afryce było niewolnictwo, bo tam łapali, sprzedawali i tak dalej. Także obciążać Amerykę, no to jest głupie, no. Chłopi w Europie byli tacy sami w zasadzie. Ameryka powstała z tym, że wolność osobista, no to był to ten cel tego państwa i to miało iść w takim kierunku. XIX wieku był lepszy niż powiedzmy XVIII wiek. XX wiek też zrobił jakiś tam postęp. Także każdy wiek ma swoje prawa, ma swoje jakieś tam osiągnięcia. No jest jakiś postęp, ale od założenia Ameryki ta cała historia narodowa to pokazuje, że najważniejsze to jest wolność jednostki. No i odpowiedzialność jednostki, tak, z ograniczonym rządem i rząd to ma pilnować tylko, żeby właśnie wolności ludzi, no i ludzie mają być odpowiedzialni. Konstytucja zapewnia to jedno i drugie, no i zachęca ten postęp taki normalny, tak, ale postępowi socjaliści, oni są bardzo sfrustrowani, no bo oni chcą zmienić Amerykę w kraj socjalistyczny, chcą zmienić Amerykę w naród ateistyczny, no i on jest taki właśnie, bo konstytucja. No i teraz ktoś może się zastanawiać, dlaczego tyle energii spędzają, żeby obalić czy obejść konstytucję amerykańską. No właśnie dlatego komuniści nienawidzą tego wszystkiego. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo.
Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, strzałeczka do subskrypcji i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.